Witam, z tej strony Wąwóz. Dzisiaj pierwszy dzień na Wąwusia budowie. Mamy przygotowany już styropian. Piątka starczy, ponieważ nie ma co przepłacać, bo tu będziemy tylko równać, nie będziemy tutaj mieszkać. Na początku sprawdzimy sobie, jaki jest pion, bo to jest bardzo ważne, jak zaczynamy robić styropian. Tu jest dobrze, dobrze, pion też jest fajny. Jeszcze sobie sprawdzimy tylko linię. O, powiem wam, że tutaj tatuś się starał. A to dlatego, że kiedyś murowali, że robili pion na zewnątrz, a w środku było krzywo, bo i tak się tynkowało. A to dla Wąsusia dobrze, bo Wąsuś będzie robił małe ponczusie na styropian. Chociaż pójdzie mało kleju, więc bardzo dobrze. Tutaj chciałem zamurować. Te drzwi chciałem zamurować, ale stwierdziłem, że o, pasuje taki styropian, nie? Na dwa razy, trochę więcej pójdzie, no ale szybciej, nie? Bo cegły i tak by nie starczyło. Bym musiał jeździć, szukać, kraść, albo kupić bym musiał jeszcze. Tu zaczniemy sobie klepać, utniemy sobie tylko to, to i trzaskamy metry. Wąsuś kupi też dwie pianki. Nie najtańsze, ale są. Wodę zewlałem do taczki, kasterkę mamy, klej mamy, więc bierzemy się do pracy. Kurde, jeszcze nie zdążyłem robić, a już zgubiłem kiel, nie wiecie? No normalnie zdaje fajnie, nie? A specjalnie Wąsuś kupił nową. O, widzicie, tutaj leży, a Wąsuś szuka. Dobra, i lecimy z tematem. Robimy nieduże kleksy, pączyki, pączki, kleksy, baki, jak tam wolicie. O, robimy tak, żeby nie spadło. O. I kleimy pierwszą płytę. Aby wypoziomować pierwszą warstwę. I wtedy już pójdzie jak, nie wiem co, robota. Uwaga, o, trochę do góry. I gitara. Łapiemy piona. Trochę tak. Trochę za mocno. Oczko jak ta lala, nie? Dobra, i lecimy z następną. Później sobie przykniemy pianeczki, żeby to trzymało. Widzicie, z Wąsusiem nie zginiecie. Wąsuś was nauczył tynkować, malować, osadzkę lać. Wszystko was Wąsuś nauczył, a teraz jeszcze was nauczy robić elewację. Tylko trzeba mnie oglądać, nie? Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać lepiej niż ostatnio. Bo Wąsuś się dla was stara, nie? Nie ukrywam tego. Łapiemy linię. Ważne, żeby był pion, nie? I linia. No, czyli najważniejsze rzeczy, nie? Sobie wytniemy teraz na szambo nasze. Już myślałem, że nie pasuje, ale Wąsuś się nie myli. Jeszcze damy jednego na środku, bo kleju dużo nie idzie. To Wąsusia bardzo cieszy. Tak, liczę na dwa dni robienia styropianu. Później jeden dzień siatka i jeden dzień malowania cerplastu. Więc tak liczę na 3-4 odcinki.
Dobra, następna gotowa. Jak wygląda waga? No do góry. Jeszcze by chciało. Wiem, że powinienem mieć jakieś kliny. No ale wiecie. Wiecie sami jak to jest na szybko. O, i mamy już. I po co tu kurwa jakieś kliny? Jeszcze pion, bo chyba nie sprawdzałem. Dobra, mamy to. Teraz sobie zakleimy stare drzwi styropianem, żeby było szybciej. I przykniemy pianeczki, bo trochę dużo idzie tam kleju. Wąt coś zrobił już pierwszą warstwę, czyli najgorszą robotę mamy za sobą. Tylko jeszcze tu. No ale to nie wiem, czy dzisiaj dojdziemy, bo mam tylko tyle styropianu i jeszcze jedną paczkę. Więc sobie pociągniemy tutaj trzy warstwy, na przykład tutaj z rana walniemy pierwszą warstwę, żeby było co robić, nie? Pierwsza warstwa jest najgorsza, aby poziom złapać. Teraz to już może nawet robić pracownik spod sklepu. Pierwszą warstwę zrobisz, pion złapiesz, to drugą warstwę no normalnie zamkniętymi oczami idzie robić, nie? Tak jak wącuś. Wącuś robi sam, dlatego sobie zrobiłem dwie płyty, bo to najdłużej zajmuje. Teraz sobie przykleimy, żeby robota szybko szła. Teraz wam pokażę, jaki wącuś ma ładny pion. Żebyście nie mówili, że wącuś robi popelinę. Linia jest też. Sobie jeszcze przyłożymy tu. I co? Oczko. Widzicie, jak wącuś szybko robi? Jeszcze jak ładnie. Dobra, przykleję jeszcze jedną płytę. Wtedy trzeba zrobić docinkę. Przynieść klej, styropian. Wyklepiemy styropian i na dzisiaj fajrant. I tak wącuś dzisiaj dużo zrobił. Bo myślałem, że w ogóle dzisiaj tego nie zacznę robić. Nie? Pierwsze wącuś robi i przykłada, żeby wszędzie dolegał styropian i licował się z poprzednim. Jak tak mamy, to bierzemy poziomicę, przykładamy i co? I oczko. Teraz
teraz szybko sobie dotniemy. Tylko się nie śmiejcie, bo wątpliwość nie ma miary. Ale to nic. Dotniemy sobie na oko. I nie pasuje, ale to nic. I gitara. Nie patrzcie, że nie mam wiązania, ale sobie to zrobimy na następnej warstwie. Tylko nie piszcie, czemu nie robię do sznurka. Ponieważ wąsuś jest taki dobry, że nie musi. Tutaj wąsusiowi pęka ściana, ale wąsuś zapsikał to pianką. O, takie pęknięcie było. Dałem piankę i będzie trzymać jak ta lala. Wąsuś wyklepał cały styropian, który miałem. Nie ma już ani płyty. Jak widzicie, ładnie wąsuś zafukał wszystkie spoiny. Bo wąsuś nie jest czereśniakiem, tylko fachowcem, nie? Wszędzie pianka jest, nawet po bokach. Teraz zobaczycie, jaki wąsuś ma ładny pion. Oczko jest. Wszędzie dolega. I powiedzcie mi, po co wąsuś ma tarkować? Tarkują tylko czereśniaki, którzy nie umieją klepać styropianu. Bo jak mam pion wszędzie, to po co mam niby tarkować, nie? To jest głupota. Lepiej się trochę przyłożyć i równiutko wyklepać, tak jak wąsuś, i nie tarkować. Bo kto tarkuje styropian, ten jest czereśniak. Tu jest wąsusia szambo. Wybrałem śmieci, tylko jeszcze muszę wykopać trochę głębiej i nasypać żółtego piasku. Przykryjemy, żeby nikt nie wpadł. No. Dobra, tutaj chowam moje klamoty, żeby nikt nie ukradł. Wy też nie możecie ukraść, chociaż wiecie, gdzie są. Dobra, jeśli chcecie więcej filmów, jak wąsuś klepie styropian, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego, bu!